Zaczynamy, bo nie mamy czasu, że tak powiem. Czas uczeka. Lapsusik językowy, dawno nie było. Witam serdecznie, lapsusiki językowe na kanale Moc Słabości. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Czas ucieka, wieczność czeka. Dziś o tej wieczności za waszą sprawą, ponieważ w komentarzach często prosiliście o odcinek dotyczący dusz czyśćcowych, życia wiecznego, tego co nas czeka po śmierci. Sięgniemy do świętych, do świętego ojca Pio, do świętej Faustyny, którzy mieli doświadczenia spotkań z duszami czyśćcowymi. Będę korzystał z trzech książek, ale jakich? No to za chwilę. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy odcinek. Dlaczego wyjątkowy, to wiecie. No bo oglądany przez was. Trzy książki, z których będę dziś korzystał. Pierwsza. Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi Maria Simma. Zmarła w 2004 roku. Ta książka dostępna jest w sklepiku mocsłabości.pl. O czym dokładnie wiecie? Przedziwne sekrety dusz czyśćcowych. Siostra Emmanuel i Maria Simma. Również książka dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Tu sobie zaznaczę. I nowość, a właściwie, że tak powiem, starość, ponieważ ta książka już w sklepiku Moc Słabości kiedyś była, później ją wycofałem i teraz się pojawia na wasze życzenie po raz kolejny, a mianowicie myślę, że najbardziej znana książka związana z duszami czyśćcowymi, a mianowicie Uwolnijcie nas stąd o duszach czyśćcowych z Marią Simą, rozmawia Niki Elc. Niki Elc rozmawia z Marią Simą o duszach czyśćcowych. Ja tę książkę chyba z dwa razy przeczytałem, powiem wam szczerze. Ktoś powie, dobra, znowu o duszach czyśćcowych. To jest takie trochę, no, te doświadczenia dusz czyśćcowych, no niby święci się spotykali z nimi, ale czy to jest takie ważne, żeby mówić o duszach czyśćcowych? Nie, to nie jest ważne, żeby mówić o duszach czyśćcowych. Ważne jest modlić się za dusze czyśćcowe. Dlaczego? Ponieważ kto wie, może i my do czyśćca trafimy. Jak to mówi ksiądz Dominik Chmielewski, zawsze trzeba celować wyżej, jak w tym włócznictwie, prawda? Żeby trafić strzałą w środek tarczy, to zawsze musisz łuk trochę wyżej ustawić. Wtedy ona spadając trafi w środek tarczy. Dlatego nigdy nie celuj w czyściec, ale celuj w niebo i ewentualnie, no, spadniesz do czyśćca. Dobra, to takie wprowadzenie, takie nijakie jakieś. Pierwsze, które to będzie? No dobrze, pierwsze świadectwo związane z duszami czyśćcowymi. Spotkanie z duszą czyśćcową świętego ojca Pio. Rok 1922, całości wam nie będę czytał. Możecie sobie to spotkanie w całości przeczytać w tej książeczce Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi. Natomiast zacznę od momentu, kiedy święty ojciec Pio zaczął zasypiać w pokoju w San Giovanni Rotondo. I teraz tak. Zamknęli za sobą drzwi i pozostałem sam przy kominku, relacjonuje święty ojciec Pio. Modliłem się z na wpół przymkniętymi powiekami, gdy nagle zobaczyłem, jak otworzyły się drzwi i wszedł stary człowiek owinięty szerokim płaszczem, w jakich chodzili chłopi San Giovanni Rotondo. Usiadł obok mnie, popatrzyłem na niego, nawet nie zastanawiając się, w jaki sposób o tak późnej porze dotarł do klasztoru. Zapytałem go. Kim jesteś, czego chcesz? Odpowiedział mi. Jestem ten i ten. Tu podał mi swoje nazwisko i imię oraz przydomek. Pietro Di Mauro, syn Nicoli, zwany Precoso. Potem dodał. Zmarłem w tym klasztorze, kiedy był jeszcze przytułkiem dla żebraków. 18 września 1908 roku w celi numer 4. Tego wieczora usnąłem w łóżku z papierosem. Słomiany materac zapalił się.
a ja udusiłem się i spłonąłem. Przebywam jeszcze w czyśćcu i potrzebuję mszy świętej, aby zostać wybawionym. Pan pozwolił mi przyjść tutaj, by prosić cię o pomoc. Tu się na chwilkę zatrzymamy. Dwie najważniejsze sprawy. I od razu bym też was odesłał do ojca Wiesława Nazaruka. Jego świadectwo nie znajduje się na YouTubie, tylko trzeba gdzieś wygooglać sobie. Ojciec Wiesław Nazaruk, misjonarz, który przeżył śmierć kliniczną i miał tę łaskę, to jest jego doświadczenie bardzo indywidualne, miał tę łaskę spojrzenia na to, co znajduje się po śmierci. I on mówi coś takiego. Jeżeli znajdziemy się w czyśćcu i ludzie na ziemi będą się za nas modlić, ofiarować msze święte i różańce, to te Eucharystie ofiarowane za nas, znajdujących się w czyśćcu i różańce, o tyle wydadzą owoc, że tak powiem, wyciągnięcia nas z czyśćca, o ile na ziemi wierzyliśmy w moc Eucharystii i w moc różańca i na poważnie traktowaliśmy modlitwę. Co oczywiście nie oznacza, że musimy teraz leżeć krzyżem i kiedy się modlimy, to powinniśmy w ogóle wszystkich z domu usunąć, zapalić 7 albo 27 świec. Spokojnie. Chodzi o to, abyśmy w modlitwie starali się spotkać Boga i jakby uzasadniali swoją postawą, że poważnie traktujemy modlitwę, ponieważ modlitwy, kiedy my znajdziemy się w czyśćcu, ofiarowane za nas tutaj na ziemi, czy też Eucharystia, zadziałają o tyle, o ile my w nie na ziemi wierzyliśmy. To nie jest nauka Kościoła katolickiego wprost na temat działania modlitwy. To jest doświadczenie ojca Wiesława Nazaruka, ale o tym również mówi święty ojciec Pio. A mianowicie, dusza czyśćcowa, owego starca, tak mi się wydaje, że to był starzec, chociaż nie wiem dlaczego, tak sobie wymyśliłem, że starzec. Owego człowieka, owej duszy czyśćcowej przychodzi do niego i prosi świętego ojca Pio o Eucharystię. O nic innego. Prosi o mszę świętą. Dusze czyśćcowe dokładnie wiedzą, jaka jest moc Eucharystii. Podobno, to też jest podobno z relacji świętych i od razu wskazuje, to nie jest wprost nauka Kościoła katolickiego, tylko to są relacje świętych, które dają nam dużo do myślenia, że podobno w momencie śmierci na sądzie szczegółowym zaczynamy żałować wszystkich Eucharystii, które sobie odpuściliśmy, wszystkich minut i godzin modlitwy, które zmarnowaliśmy. Wtedy sobie to uświadamiamy, już jakby jest za późno. To jest pierwsza sprawa. Moc Eucharystii ofiarowanej w intencji dusz czyśćcowych. I druga sprawa. To Bóg pozwolił duszy czyśćcowej przyjść do świętego ojca Pio, a nie na odwrót. To znaczy, nigdy nie możemy, że tak powiem, wywoływać dusz czyśćcowych. Wtedy wchodzimy w spirytyzm, w mediumizm, w okultyzm i tak dalej. Już kiedyś na naszym kanale o tym mówiłem. To Bóg, po pierwsze, rozpoczyna nasze życie, bo jest dawcą duszy, że tak powiem, wymyślił nas i że tak powiem, wlepił naszą duszę w ciała. Rodzice tutaj, że tak powiem, trochę pomogli. I to Bóg decyduje, kiedy z tego świata odejdziemy. I to Bóg decyduje, czy dusza czyśćcowa nawiedzi nas, czy przyśni się nam, czy też nie. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest Panem czasu i każdej przestrzeni, również tej przestrzeni, gdzie przestrzeni nie ma, czyli w czyśćcu, bo poza czasem i przestrzenią przestrzeni nie ma. W niebie, w piekle, w czyśćcu przestrzeni nie ma. W czyśćcu może być swego rodzaju czas, w cudzysłowie czas, to nie jest czas taki, jak my tu liczymy na ziemi, ponieważ podobno dusze czyśćcowe, to wyczytacie w tych książkach, między innymi w tej, dusze czyśćcowe nie odczuwają upływającego czasu. Po śmierci już nie ma dla nas czasu na nawrócenie, jest czas tylko na, że tak powiem, cierpienie, oczyszczenie się z grzechów, z win, ze zła, z którym zmarliśmy. I teraz musimy za nie odpokutować, jakby oczyszczając się, bo dusze czyśćcowe, które spotykają Boga po śmierci, jeszcze nie są czyśćcowymi, ale za chwilę się z nimi staną, czują w sobie, widząc blask chwały Boga oświecający całe ich życie, widzą wszystkie grzechy w swoim życiu i same jakby z siebie
decydują się na oczyszczenie, ponieważ tak bardzo chcą spotkać Boga, a wiedzą, że nie spotkają Boga, dopóki ich serce nie będzie czyste, ponieważ błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jak się okazuje, już tutaj wam części dalszej z tejże książeczki nie będę czytał. Święty Ojciec Pio odprawił mszę świętą w intencji owej duszy czyśćcowej i dostał takie jakby przeświadczenie wewnętrzne, że ta dusza czyśćcowa trafiła do nieba. I teraz bardzo ważna wypowiedź biskupa Paula Wilhelma von Keplera. To jest wypowiedź biskupa, w związku z tym no jest to autorytet. Możemy sobie wyobrazić, że przy przejściu do tamtego świata dusze oglądają Zbawiciela twarzą w twarz. Jest to szczęśliwa chwila, ale tylko chwila. Szybko mija szczęście, ponieważ chwała, która je oświetla, mówiliśmy o tym, ujawnia im ku ich przerażeniu ciemne plamy i skazy na ich duszach. Dusza widzi ze zgrozą poważne spojrzenie sędziego zatrzymujące się na tych plamach oraz jego oblicze zwracające się ku niej z niezadowoleniem, smutkiem i wyrzutem. Czuje się zawstydzona, wstrząśnięta, upokorzona tak bardzo, że nie potrzeba żadnego rozkazu, aby się oddaliła. Dusze same mają już tylko jedno pragnienie. Chcą jak najszybciej się oczyścić, by usunięte zostały wszelkie przeszkody na drodze do wiecznego zjednoczenia ze Zbawicielem. Rozpoczyna się tym samym ich, w cudzysłowie, nowicjat dla nieba w formie nieprzerwanej pokuty. Tylko człowiek, który tu na ziemi bardzo cierpi na ciele i na duszy, może mieć pewne pojęcie o tym, czym jest czyściec. To jest doświadczenie świętego ojca Pio ze spotkania z duszą czyśćcową i teraz chcę sięgnąć do książeczki Przedziwne sekrety dusz czyśćcowych, w którym to oto święta Faustyna relacjonuje takie oto spotkanie z duszą czyśćcową. Kiedy weszłam na chwilę do kaplicy, powiedział mi Pan: córko moja, pomóż mi zbawić pewnego grzesznika konającego. Odmów za niego tę koronkę, której cię nauczyłem. Kolejna wskazówka dla nas. Co możemy ofiarować w intencji dusz czyśćcowych? Koronkę do miłosierdzia Bożego, o której mówi sam Chrystus świętej Faustynie. Rozumiem, że Chrystus jest dla nas autorytetem, nawet jeśli jest to część objawień prywatnych zawartych w dzienniczku świętej Faustyny, ale jednak zatwierdzonych przez Kościół katolicki. Kiedy zaczęłam odmawiać tę koronkę, ujrzałam tego konającego w strasznych mękach i walkach. Bronił go kto? Tego konającego bronił go anioł stróż, ale był jakby bezsilny wobec wielkości nędzy tej duszy. Całe mnóstwo szatanów czekało na tę duszę. Jednak podczas odmawiania tej koronki ujrzałam Jezusa w takiej postaci, jak jest namalowany na tym obrazie. Te promienie, które wyszły z serca Jezusa, ogarnęły chorego, a moce ciemności uciekły w popłochu. Chory oddał ostatnie tchnienie spokojnie. Kiedy przyszłam do siebie, zrozumiałam, jak ta koronka ważna jest przy konających. Ona uśmierza gniew Boży. I święta Faustyna nieco dalej wyjaśnia, czym jest nieustanne pragnienie obecne w duszach czyśćcowych, pragnienie spotkania Boga. Zapytałam się Pana Jezusa, za kogo jeszcze mam się modlić? Odpowiedział mi Jezus, że na przyszłą noc da mi poznać, za kogo mam się modlić. Ujrzałam anioła stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. To jest wizja czyśćca zawarta w dzienniczku świętej Faustyny. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. Rozumiecie? Te dusze czyśćcowe same z siebie już nic po śmierci nie mogą uczynić. Są zdane na nas tutaj, na nasze modlitwy, tutaj nas obecnych na ziemi. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie.
Mój anioł stróż nie odstępował mnie ani na chwilę i zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie. I odpowiedziały mi jedno zgodnie, że największe dla nich cierpienie... Tutaj kartkę przewrócę. Chwila grozy. To jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą duszę w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję Gwiazdą Morza. Ona im przynosi ochłodę. Jeszcze jedna relacja świętej Faustyny ze spotkania z duszami czyśćcowymi. 9 lipca 1937 rok. Wieczorem przyszła do mnie jedna z sióstr zmarłych i prosiła mnie o jeden dzień postu, abym ofiarowała dnia tego wszystkie ćwiczenia za nią. Odpowiedziałam, że dobrze. Kolejna wskazówka dla nas, co możemy ofiarować w intencji dusz czyśćcowych? Post. Bo dusze czyśćcowe same o to proszą. Jest z postem związana ogromna moc duchowa, której lęka się szatan, jak to mówił i mówi wciąż Chrystus w Ewangelii. Niektóre demony można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Na drugi dzień, zaraz z rana, zrobiłam intencję, że wszystko za tę siostrę. W czasie mszy świętej chwilę przeżywałam jej mękę. Odczułam w duszy tak wielki głód za Bogiem, że zdawało mi się, że umieram z pragnienia, aby się połączyć z Nim. Trwało to niedługą chwilę, ale zrozumiałam, czym jest owa tęsknota dusz w czyśćcu. Później jest relacja świętej Faustyny z piekła, ale już tutaj w klimaty, że tak powiem, piekielne wchodzić nie będziemy. Święci dają nam dowód na to, że po pierwsze istnieje życie wieczne. Dla nas być może jest to oczywiste, ale dla wielu osób, które też czasami na nasz kanał przychodzą i są niewierzące, lądują tutaj czasami, że tak powiem, przypadkowo. Istnienie życia wiecznego już takie oczywiste nie jest. Najgorsze właśnie jest to, że o życiu wiecznym przekonamy się dopiero po śmierci. Dlatego też codziennie o godzinie 5 rano zapraszam Was na różaniec w łączności z Medjugorje, który odmawiamy już od kilkudziesięciu dni w intencji dziękczynnej za 40 lat objawień Matki Bożej w Medjugorje. Bierzcie na ten różaniec swoich znajomych, rodzinę, sąsiadów, chociaż nie wiem, czy kulturalnie jest kogoś budzić o 5 rano. W każdym razie jest nas kilka tysięcy online codziennie o 5 rano. Modlimy się w intencji dziękczynnej za 40 lat objawień Matki Bożej w Medjugorje, które to 40 lat minie 24 czerwca bieżącego roku. Bardzo Was dziękuję, że z dnia na dzień jest nas coraz więcej. Gdyby to nie był pomysł Maryi, pomysł boski, że tak powiem, pomysł z nieba, to o 5 rano byłoby nas kilka czy kilkadziesiąt osób, co nie oznacza, że jak jest kilka osób, to wartość modlitwy jest słabsza. To nieprawda, tu nie chodzi o ilość, ale o jakość. W każdym razie dusze czyśćcowe są naszymi sprzymierzeńcami, ponieważ dają świadectwo życia wiecznego i tego, że ogromne pragnienie Boga, które nosimy tutaj w sercach na ziemi jeszcze za życia, uaktywni się w nas w momencie, kiedy spotkamy Chrystusa twarzą w twarz, w momencie śmierci, w momencie sądu szczegółowego. Pytanie, czy będziemy wtedy gotowi, aby to pragnienie Boga, spotkania z Nim, zostało zaspokojone w całości i było wciąż zaspokajane przez całą wieczność w niebie? Czy będziemy musieli się z tym pragnieniem, że tak powiem, wycofać do czyśćca i tam odpokutować, jak to powiedział cytowany wcześniej biskup, za plamy, skazy i grzechy na naszej duszy, które zaciemniają nam obraz Boga? To znaczy grzech zawsze powoduje, że najpierw Boga widzisz słabo, a później Boga nie widzisz w ogóle. Ponieważ szatan chce wprowadzić do naszych serc, do naszego umysłu zamęt, chaos. Szatan działa w mgle, że tak powiem, w takich okolicznościach, które nie dają się zdefiniować wprost. Mam tu na myśli po prostu relatywizm moralny i poznawczy. A zatem jeśli chcemy definiować prawdę, definiować dobro po swojemu, tak jak to zrobili Adam i Ewa, to już dajemy się prowadzić szatanowi, a on kieruje się do nas nienawiścią.
Wszystkiego błogosławionego wam życzę, do zobaczenia najpóźniej w niebie, a jak Bóg da, codziennie widzimy się na kanale Moc Słabości o 5 rano na różańcu w łączności z Medjugorje. Cześć, hej, szczęść wam Boże.